Stowarzyszenie Osiecko w Osiekach zorganizowało imprezę pod hasłem Potrawy regionalne. W czasie degustacji można było skosztować smacznych wyrobów. Nie zapomniano o najmłodszych, dla których przygotowane zostały gry i zabawy. Witamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa gości zaproszonych w imieniu Stowarzyszenia Osiecko. Wspaniałe panie, wspaniałe gospodynie przygotowały dzisiaj specjalny poczęstunek kuchni regionalnej. Zapraszamy wszystkich Państwa do wspaniałej konsumpcji. Wiele potraw na gorąco. Wspaniałe sałatki, sałatka śledziowa, sałatka w korzuchu, sałatki jarzynowe, kurczak, odwet schabowy. Tutaj wspaniała zupa ogórkowa. Kto z Państwa jeszcze nie konsumował tej wspaniałej zupy ogórkowej, zapraszamy. To jest także wspaniały migos, pokażcie panie ten migos, który ma tutaj powodzenie numer jeden. Kto z Państwa jeszcze nie konsumował tego wspaniałego migosu, zapraszamy. No i oczywiście kotlet schabowy zapukany w specjalnej kapuście, a kisielka, proszę Państwa, leci. Dzisiaj, w niedzielę, odbywa się w Osiekach festyn. Festyn, który ma na celu przedstawić swoje potrawy regionalne. Na tym festynie są mieszkańcy z Osiek, z okolic, którzy zorganizowali ten festyn dzisiaj. Przede wszystkim festyn powstał dlatego, że jest w Osiekach stowarzyszenie, które włożyły naprawdę kobiety dużo serca i dużego wkładu. Potrawy są naprawdę są bardzo dobre. Zjadłem potraw chyba 12 i są naprawdę bardzo dobre. I chciałbym, żeby wszyscy takie coś zrobili, jak dzisiaj z Osiekach. Dziękuję. Kaszanka bardzo dobra, zupka warzywna i bigosik. I bigosik, ale na zewnątrz mamy jeszcze zapiekane kiełbaski białe. Mamy kaszankę, no i karkówka, to jeszcze wszystko w grylu. Na zewnątrz zapraszamy Państwa do konsumpcji. Przypominam, stowarzyszenie wspaniałe Osiecko przygotowało tą specjalną niespodziankę dla wszystkich mieszkańców Osiek i nie tylko. Życzymy smacznego. Tu mamy reprezentację Stowarzyszenia Osiecko, które powstało w ubiegłym roku w Osiekach właśnie. Członkami stowarzyszenia są przede wszystkim głównie panie, ale mieszkańcy tu wsi Osieki. Mamy taką silną grupę pod wezwaniem 15 osób, które chętnie uczestniczą we wszystkich imprezach, które organizujemy, a zorganizowałyśmy już, to jest nasza druga impreza, potrawy regionalne, i tą imprezę jak gdyby funduje gmina, ponieważ dała nam pieniądze na produkty, a my jesteśmy tutaj wielokulturowi. W związku z tym kuchnia regionalna to nie tylko kuchnia kaszubska, ale również kuchnia polska, kuchnia ukraińska, kuchnia kaszubska, także wszystkiego po trochu, jedzenia bardzo dużo, żeśmy tutaj dwa dni w sali wiejskiej przygotowywały, świetną zabawę przy okazji miałyśmy i teraz też się świetnie bawimy, bo no, mimo pogody uczestnicy dopisali, co nas bardzo cieszy. Wcześniej nasza działalność polegała na tym, że chciałyśmy zaktywizować dzieci w naszej wiosce w okresie letnim. Dzięki Fundacji Parasol, od której dostaliśmy pieniądze, udało się zorganizować wypad do kina, wycieczkę rowerową i trochę zajęć plastycznych dla naszych dzieci. Dzieciom się to bardzo podobało. Powiedz tutaj nam wszystkim, co ci najbardziej smakowało? Surówka. Surówka. Pamiętasz, z czego była ta surówka? Sałatka, surówka. I co jeszcze? Kurczak zapiekany, tak? Wielkie brawa. A dużo zjadłaś? Nie. Czyli jeszcze brzuszek może coś przyjąć. Życzymy ci smacznego. A Państwa w dalszym ciągu zapraszam
do naszej wspaniałej kuchni, regionalnej kuchni domowej. Zapraszam do konsumpcji. Panie ze stowarzyszenia czekają i zapraszają. Stowarzyszenie jest młodą organizacją u nas we wsi, bo tak naprawdę to działamy od paru miesięcy dopiero i uczymy się. To nasze pierwsze kroki. Brałyśmy udział w kilku imprezach w różnych wsiach, gdzie promowałyśmy nasze produkty i pieniądze z tej działalności przeznaczamy na naszą jesienno-zimową działalność. Pomysłów mamy mnóstwo, pieniędzy trochę mniej, ale to po prostu myślę też wymaga czasu, żeby to wszystko zagrało. To zadajcie te gadania. Ania wybiera sobie soczek. No i teraz Ania wybiera kolejną osobę do kółeczka. Kto to będzie? Jak masz na imię? Agata. Agata, więc rozciągamy kółeczko i teraz wszystkie wąble tańczą tak jak Agata. Uwaga, Agata, zaczynamy. Agata nie lata, Agata tańczy. Mam nadzieję, że za chwilę wybierzesz jakiegoś kolegę, kto tu zatańczy. Mam nadzieję, że za chwilę na parkiecie będzie jakaś koleżanka. Dzień dobry. Jak masz na imię? Madzia. Kółeczko się rozciąga i będzie teraz taniec Madzi. Madzia najszy. Sobie nagrodę, kredki, no tak. I teraz wybierz jeszcze jedną osobę, prosimy. Jak masz na imię? Olivia Newton-John. Oj, uwaga, taniec. Stowarzyszenia działają bardzo chętnie, są pełne energii i zapału. Pomysłów też mamy wiele, ale przydałoby nam się wsparcie, właściwie nie tylko finansowe, ale również jakiś instruktaż, takie fachowe, bo myślimy tutaj o jakimś małym zespole, czy teatralnym, czy tanecznym. No, chcemy zaktywizować i dorosłych, i dzieci, i tutaj w tym zakresie wsparcie by nam się bardzo przydało. Jedzie, jedzie. Jedzie nasz pociąg. Jedzie w
wolniej, wolniej maszynisto!